Chciałbym przedstawić pewną niewiarygodną tezę, w którą to ludzie jednak wierzą. Dlaczego chcą to zrobić? By przed nią przestrzec. Wiele osób w nią wierzy, jakkolwiek może się to wydawać dziwnym. Wierzą oni, że Ewangelia o Chrystusie przedstawia nie postać historyczną Jezusa, ale Juliusza Cezara. Chciałbym na wstępie omówić ich najsilniejszy dowód. Twierdzą oni, że Codex Sinaiticus, najstarszy kompletny zbiór Nowego Testamentu, nie zawiera słowa Jezus, czy też Isus w Grece. Oto przykład osoby pokładającej wiarę w to, że Jezus Chrystus to Juliusz Chrystus, Juliusz Cezar. Widzimy tutaj Codex Sinaiticus Online. Jest to monumentalna praca. Jest to najstarszy kompletny Nowy Testament, który istnieje. Został on napisany w połowie IV stulecia. Mamy tu Ewangelię Marka. Kata według Markon Marka. Jak zobaczycie swój tekst w języku angielskim, w szczególności King James, to zobaczycie tam początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak spojrzymy tutaj na fragment Marka, rozdział 1, werset 1, początek arche, początek. Tu. Arche tou oznacza początek czegoś. Ewangelu. Ewangelii. Można przejrzeć cały ów kodeks i nie zobaczy się tam słowa Jezus. Jest tam zwyczajnie litera I. Słowo Chrystus, albo jak mówi się nam, że reprezentuje słowo Chrystus, jest zwyczajnie literą X, czyli Chi. To, co widzicie, to print screen właśnie z owego kodeksu Sinaiticus. Ewangelia Marka, rozdział 16. Jest tam napisane w Grece Jezusa. Dlaczego jest Jezusa, a nie ma Jezus? Znaczy Jezun, a nie Izous. Nie ma Jezus, ewidentnie, bo komuś nie wyszło sfałszowanie Biblii, bo zrobił to nieudolnie. Myślał, że Jezun to co innego niż Isus. To pokazuje, z kim mamy do czynienia. Z niekompetentnymi kłamcami, których mataczenie zawsze wyjdzie na jaw. I nie znali oni Greki. Wierzę, że kodeks Sinaiticus może nawet być autentyczny. Autentycznym wczesnym fałszowaniem. Przez kogo? Przez łacinników, którzy nie znali Greki. Co to oznacza? Oznacza to, że mieszano i przekłamywano wiarę raz daną świętym już od prawie samego początku. To powinno wzbudzić w tobie podejrzenie do tradycji kościelnych, nie wobec Biblii, ale tradycji. Co jest niepokojące, to strona z udostępnionym manuskryptem, która zdaje się wprowadzać w błąd własnych użytkowników, nie wskazując tego faktu, że we fragmencie Marka 16 występuje słowo Jezusa. Dlaczego mieliby wprowadzać ludzi w błąd? Czyżby dlatego, że osoby, które posiadają daną stronę internetową, chcą, aby owa teza była podtrzymywana? Jest to dziwne i mocno niepokojące, że tak się miesza ludziom w głowach. Tak więc poczułem się w obowiązku, by o tym powiedzieć. Jednak to nie wszystko. Dana teza, jak wszystkie inne tego typu, stara się wmówić ludziom, że można opisywać chrześcijaństwo jako tradycje katolickie, a kiedy obali się owe tradycje, to obala się chrześcijaństwo. To bardzo niebezpieczny trend, który dzieli społeczeństwo na sfanatyzowanych ateistów i sfanatyzowanych katolików. Żadna ze stron nie jest otwarta na jakąkolwiek rozmowę, ani nie jest zainteresowana Słowem Bożym. Na filmie ukazana jest ta niemłoda już tendencja walki ateistów z katolickimi tradycjami. Istnieje milczące założenie, że gdy występuje konflikt, to któraś ze stron ma rację.
Prawda leży, gdzie leży. Nie zdobywa się jej w konflikcie. Hi, this is Calpurn Piso. I'm here in Rome, in the Museum della Civiltà Romana. Jaki to akcent? Zgaduję, że pochodzi z miasta Rzym. Zobaczmy, czy to się zgadza. Posłuchajmy Włocha przedstawiającego różne włoskie akcenty. È questo quello che si è mangiato il pollo? Ma che cazzo, oh! Ma che te credi? Che te sei fatto il canale? Ah bello, ma che sta a di? Faccio un video su Roma e non ci rompe il cazzo? Eh no, eh? E non si tratta così una persona? Ah bello, Roma è a capitale! A capitale! Mo faccio video su Roma, ci fai vedere Colosseo, ci fai vedere strade! Eh no, eh? Ma è sempre colpa mia? Ma se ci fa il canale, ci parla del Giappone, parli dell'Inghilterra, che devi mettersi magnata, bello. Ma che sta di? Ma state zitto, a bello, te rompe il culo, pezzo di merda. Nieźle. Zgadza się nie jedynie akcent, ale także sposób usposobienia, arogancja i bycie agresywnym. Zabawne. Udowodnijmy, że jego arogancja wynika z ignorancji. Staram się edukować chrześcijan, tych niedorzecznych, niedorozwoju. O kurczę, ostro. Niestety jako Włoch pewnie uważa, że chrześcijaństwo to tradycje katolickie, co według mnie jest błędem. Nie są oni w stanie zrozumieć, skąd pochodzi Chrystus. Nie był nikim innym niż Juliuszem Cezarem. Mówiąc chrześcijanie, ma na myśli katolików przez duże K i protestantów z małej litery K, jak sami o sobie mówią. Antychryst oznacza w miejsce Chrystusa, to raz. Dwa, mowa tu o kulcie imperialnym. Paweł pisał do Tesaloniczan, by ostrzec ich przed człowiekiem grzechu, który ma do nich przybyć, a ta tajemnica już jest za ich czasów w pierwszym stuleciu. Kult imperialny pasuje idealnie jako pierwowzór, kult Cezara. Paweł pisze o tajemnicy nieprawości. Człowieka, który ma się za Boga, wstrzymuje tego, który ma przyjść. Jest to misterium fałszywego Chrystusa. Tak więc niestety 1-0, Biblia kontra Pan Rzymianie. Mimo tego gratuluję odnośnie dobrego tropu człowieka grzechu i antychrystów, którzy byli i są już na świecie. Całe chrześcijaństwo pochodzi z przeróżnych kultów Rzymu. Nieudolnie chciał powiedzieć, że wszystkie tradycje katolickie pochodzą z Rzymu. Zgadza się. Sądzę jednak, że nie jest to szokiem. Nawet dla katolików. Jak także z Pax Romana Augustusa, Syna Bożego. Trwał on przez 200 lat. Zaraz, to mowa o Juliuszu czy Augustynie. Obaj nie mogą być prawdziwymi Chrystusami, ale mogą być fałszywymi. W Biblii jest tysiącletnie, nie dwustuletnie królestwo, nie z tego świata, a Jezus nie zaprowadzał pokoju. Biblia kontra Rzymianin 4-0. Krzyżowanie nigdy nie miało miejsca. Krzyż nie był formą torturowania. Przedstawiało ono Boga, Słońce. To właśnie przedstawia krzyż i swastyka. Juliusz Cezar pisał: Cruce omnes suffixit. A całe zdanie. Następnego dnia Juba związał wszystkich Numidian, którzy ponieśli klęskę w walce i gdy wrócił do obozu, stracił ich na kruks. Odpowiednik słowa Stauros występujący w Nowym Testamencie jako krzyż. Never happened. Crucifixion was never a form of torture. Schwytani przez Jugurta, niektórzy zostali prowadzeni na kruks in cruxem acti, inni rzuceni dzikim zwierzętom, a tych, których pozostawił przy życiu, wtrącono do ciemnych lochów, aby w smutku i rozgoryczeniu za życia jeszcze bardziej cierpieli niż przez śmierć. Tak, krzyż z 8 punktami symbolizuje słońce, prawda, jednak słowo Stauros występujące w Biblii ma inne znaczenie. Stauros, czyli słowo przetłumaczone jako krzyż, nie implikuje, że chodzi dosłownie o krzyż, tak jak my go rysujemy. Natomiast śmierć na Stauros jest faktem historycznym udokumentowanym przez współczesne wydarzenia źródła.
Ów krzyż pojawił się w 325 roku za czasów rządów kryminalisty Konstantyn. Skoda, symbol krzyża nie jest utożsamiany z chrześcijaństwem sprzed czasów Konstantyna, pan Rzymianin kontra katolicyzm 2.0. Dobrze mu idzie wykazywanie nieścisłości katolickich, jednak niektórym ta wiedza jest znana. Jednak co to ma wspólnego z Biblią? Wspólnego z wiarą, jak to mówi Biblia, raz daną świętym. By ktoś sobie nie myślał, że jestem świadkiem Jehowy, im nie przyszłoby na myśl, by powiedzieć, że Jezus był ukrzyżowany. Był ukrzyżowany. Chodzi mi o to, że mamy gdzieś tradycję. Obchodzi mnie Biblia. Nie mam ochoty być jak ta osoba na rysunku. Komuś to odpowiada, to w porządku. Mi nie. To są odlewy kolumn imperatora Trajana. Miało to miejsce w okolicach 105 roku naszej ery. Wiecie co? Nie ma tu ani jednego przykładu ukrzyżowania. No może tu nie, ale gdzie indziej będzie. Przeczytam jeszcze raz. Schwytani przez Jugurta, niektórzy zostali prowadzeni na crux in crucem acti, a inni zostali straceni w inny sposób. Straszny sposób. W zależności od tego, jak przetłumaczymy słowo Stauros, czy jako krzyż, czy deska, czy pal, a nawet na jego własnym ujęciu widoczne są dwa długie pale. Nie ma tu ani jednego przykładu ukrzyżowania. Ta kolumna reprezentująca wygraną nad Dakanem. Zapiski o Hannibalu. Zbiwszy przewodnika rózgami, powiesił go na crux, ku przerażeniu innych. In crucep sublatoi. W sumie obojętny, czy był to krzyż, czy tak jak przedstawia to tradycja katolicka. Niech mu będzie, że był to pal. Dosłownie widać dwa obiekty, o których można by powiedzieć, że są greckim słowem Stauros. Nie ma tu ani jednego przykładu ukrzyżowania. Ja widzę dwa Staurosy. Co prawda nie śmierć na nich, ale wciąż. Nie ma tu ani jednego przykładu ukrzyżowania. Żadnego. Ukrzyżowanie nigdy nie istniało. Powtórzę jeszcze raz. Następnego dnia Juba związał wszystkich Numidian, którzy ponieśli klęskę w walce i gdy wrócił do obozu, stracił ich na crux. Cruce omnes suffixit. Zapraszam na test, czy także nie zrobiłeś bałwanu z krzyża. Może jesteś jak ten człowiek, który uważa, że jest to nieistotne, czy to krzyżyk, czy to co innego? O ile jest to krzyżyk? Poprzeczna belka była długa na 2 metry, tak jak mówię, ciężka na około 60 kg. To ile wynosił ten główny pal? No musiał być dwa razy taki. Ale sobie policz, 4 metry i ponad 100 kg wagi. Wcześniej powiedział, że według niego w Biblii jest zasugerowane, że musiał nieść tą belkę, nie opierając jej o podłoże, nie zaściągnąć. W porządku, niech mu będzie, ale nieść 60 kg? Nieść 60 kg, czy on wie, co to znaczy? Zobaczmy, jak wygląda ciągnięcie ponad 200 kg, jak nie więcej, a wyobraźcie sobie niesienie chociażby połowy tego. To niewykonalne, nawet dla siłacza. Cała jego argumentacja opiera się na tym, że wyrażenie nieść swój krzyż
i może oznaczać ciągnięcia. Jakoś przez wieki tak sobie to wyobrażano. Co oni, Greki nie znali? Nie widzicie niespójności? Okej, słuchamy dalej. Byłoby to niemożliwe, żeby Chrystus coś takiego wciągał. Oczywiście czytamy, że Jezusowi pomogła pewna osoba, ale to i tak chodzi tylko o tą poprzeczną belkę. Na pewno chodzi o poprzeczną belkę. Zapamiętajcie to sobie. Gdy potem będzie mówił, że nie jest ważne, na czym umarł Jezus. Absolutnie nikt nie zachęca cię do oddawania czci krzyżowi. Jeżeli widzisz w jakimś kościele pusty krzyż bez Chrystusa, albo widzisz go na Biblii, nie jest to niczym złym, dlatego że nie... Może mi ktoś wyjaśnić, że oczywiście krzyż musi być bez Chrystusa? Przecież jak sam mówi, to tylko symbol. Sugeruje to jednak, że nie mamy do czynienia z katolikiem. Niestety zapewne jest tak, że za sola scriptura. Mimo tego będzie opierał się na pozabiblijnych tradycjach. Nie jest to niczym złym, dlatego że nikt nie oddaje temu cześć, ale wskazuje to na śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dlaczego nie jest to głupie, co mówię? Dlatego, że w wielu czasopismach, które produkuje twoja literatura, jest Jezus Chrystus, są podobizny Jezusa Chrystusa. Czy to nie jest czynieniem podobizny? Czy to może kogoś pobudzić do na przykład modlenia się do tych obrazków, tam gdzie jest... Dlaczego nie jest to głupie? Bo świadkowie Jehowy robią podobnie. No, ten argument jest co najmniej dziwny. Dobre wykazanie hipokryzji. No, ale jeżeli oni czynią źle, nie oznacza to, że powinno się robić tak samo. Oczywiście nie ma nic złego w krzyżu do czasu, gdy świat się nie załamuje, że to jednak nie krzyż. Ale on może być spokojny, że się nie załamie, bo... Ale teraz dochodzimy do najważniejszej rzeczy. Co na ten temat mówi Biblia? Czy rzeczywiście z Biblii możemy wywnioskować, że Jezus umarł na krzyżu, a nie umarł na palu? Umarł na tym, co tłumacze przetłumaczyli według tradycji katolickich jako krzyż. A to słowo zmieniało swoje znaczenie. Gdyby się uprzeć, słowo krzyż można by zdefiniować jako pal, tak więc na 100% był to krzyż. Cały szkopuł w tym, że ludziom nie zależy na tym, czy był to krzyż, czy nie, tylko czy mogą mieć wszędzie krzyżyki. Troszeczkę uczciwości. Po co to wam? Dla świadków Jehowy wiadomo, by mieć aurę świętoszkowatości. Po to, by udowodnić, że tradycje katolickie, w których jesteście zanurzeni, w żadnej mierze się nie myliły. Tylko o to wam chodzi. Gdyby się pomyliły, to co? Płacz? A sola scriptura? Możemy znaleźć takie dwie informacje. Pierwsza informacja, znajdujemy ją w Ewangelii Jana w 20 rozdziale, a w wersetach od 24 do 29. Czytamy tam bardzo ciekawą rzecz. Jest tam historia apostoła Tomasza, który nie wierzył w zmartwychwstanie Chrystusa. I powiedział takie bardzo ważne słowa. Widzisz, dla kogoś, kto jedynie tam przemyka przez Biblię, nie zastanawiając się nad każdym wersetem, może mu to umknąć, ale... Nie to, co on. On zastanowił się nad tym, co zaraz powie. Czy nie tak czynili faryzeusze? Chwalili się. Może mu to umknąć, ale Tomasz powiedział coś takiego. Jeżeli nie zobaczę ran i śladów po gwoździach w dłoniach mego Pana, nie uwierzę. Parafrazuję te słowa. Ale tak czy inaczej, Tomasz zwrócił uwagę na to, że jeżeli nie zobaczy śladu po gwoździach w rękach Jezusa, nie uwierzy, że to On. Zauważ, że gdyby Jezus był przybity na palu, a więc jego dłonie znajdowałyby się nad głową, splecione, wtedy byłby przybity tylko jednym gwoździem. Zgodzisz się?
Nie zgodzę się, że tak musiało być. Splecione dłonie? A dlaczego musiało tak być? Czy on ma już tak wyryty w głowie krzyżyk dwuwymiarowy, że nie umie nad tym pomyśleć? Czy obwód pala, drzewa, czegokolwiek, był równy szerokości jednej dłoni? Przecież to absurd. Pomyśl na moment. Znajdzie się na trójwymiarowej grubej desce, palu, drzewie, miejsce na więcej niż jedną dłoń? Jeżeli odpowiedziałeś, że nie, to może jesteś ofiarą bronienia tradycji za wszelką cenę. Nie twierdzę, że była to deska, pale, dwie deski, dwa pale, czy cokolwiek. Ja tego nie wiem na 100%. Ale oni to wiedzą? Skąd? Nie z Biblii. Nie z historii. Powinniśmy wierzyć w prawdę i ją kochać. Niestety prawda jest taka, że nie wiemy nic o wyglądzie przedmiotu kaźni. A Biblia mówi nam o powieszeniu na czymś przypominającym drzewo, co Rzymianie robili często. Jeżeli nie, to jeszcze jeden przykład. W Mateusza 27 rozdziale, 37 wersecie możesz przeczytać, że Piłat kazał wykonać napis, który mówił: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Gdzie miał być umieszczony ten napis? Ten napis miał być umieszczony, jak tam przeczytasz, nad głową. Jeżeli Jezus miał być jeszcze raz splecione swoje ramiona i dłonie nad swoją głową, wtedy napis znajdowałby się nad dłońmi, nad ramionami. Jeżeli jednak miał rozpostarte ramiona na krzyżu, jedno w lewo, drugie w prawo, napis znalazł się nad głową. Tutaj widać, jak niektórzy ludzie desperacko trzymają się swoich złudnych zapewnień, wierząc w swoje kłamstwa. Po pierwsze, przedmiot kaźni jest trójwymiarowy. On zakłada, że można skutecznie przebić dwie ręce jednym gwoździem. Jest to dziwne. Co to za długi i gruby gwóźdź? Co za miazga z rąk by... Jeżeli jesteś świadkiem Jehowy i myślisz, że był to jeden gwóźdź, nie łamiący i nie rozrywający rąk, to gratuluję wyobraźni, ale pewnie i tak bierze mu się to zupełnie na wiarę. Komuś innemu, mówiącemu o jednym gwoździu, jeżeli świadkowie Jehowy tego nie mówią, także gratuluję ataku na chochoła. Może gwoździe oszczędzali? No nie wiem. Technicznie rzecz biorąc, będąc obiektywnym, napis byłby nad głową w obu przypadkach. Ludzie, on broni tej prawdy, jakby od tego zależało zbawienie. Jest to obrona tradycji. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że napis znajdował się nad głową w jakimkolwiek przypadku. Nawet tuż nad głową. Wy nie? Pytam, po co takie dywagacje? Ale taka jest prawda biblijna. Reasumując całą rzecz, całe to przesłanie, które chcę powiedzieć. Nie jest ważne, na czym umarł Chrystus, ale ważna jest ofiara Chrystusa. Zgadzam się z tym, że narzędzie kaźni jest nieważne. Całkowicie. Nie zgadzam się jednak, że jest nieważna prawda biblijna. Jakakolwiek. Ale taka jest prawda biblijna. Nie jest ważne, na czym umarł Chrystus, ale taka jest prawda biblijna. Nie jest ważne, na czym umarł Chrystus, ale taka jest prawda biblijna. Jeżeli nie wiadomo, czy jest to prawda biblijna, to nie jest to ważne. Jeżeli jest to prawda biblijna, nawet najmniejsza jota, to jest to ważne. Na szczęście nie możemy tego wiedzieć w 100%. Jeżeli tak wygląda niepoleganie na tradycjach katolickich, to nie jest to niepoleganie na tradycjach katolickich.
Prawda biblijna jest jedynie taka. Przebito, zdjęto go z drzewa, narzędzie kaźni nazywało się po grecku stauros, po łacinie crux i dane narzędzie zbrodni historycznie zmieniało znaczenie według wygody tradycji. Historyczna prawda jest taka, że Rzymianie wieszali na crux, stauros, cokolwiek to było i tyle. Nie ma tu ani jednego przykładu ukrzyżowania, żadnego. Ukrzyżowanie nigdy nie istniało. W zależności jak się to zdefiniuje, później mówią o skazańcach przywiązanych do drzewa. Tak właśnie jest napisane w Biblii o śmierci Jezusa, że został on zdjęty dosłownie z drzewa. Byli oni przywiązywani do drzewa. Zobaczcie! Jeżeli Rzymianie nie wystawiali ciał skazańców na widok publiczny, to byli oni jedynymi, którzy tak nie robili. Wskazałem cztery starożytne rzymskie zapiski mówiące o crux. Jedno nawet samego Cezara. Pokazałem fragment o przywiązywaniu do drzewa jedynie po to, by wskazać, że sam sobie zaprzecza. Nieświadomie oczywiście, bo nie wie, co oznaczało arboris infelix. Bezowocne drzewo tak zwane. Zawieszono na nim ludzi. Prototyp zawieszania na crux. A poza tym to ciekawe, co Jezus powiedział o bezowocnym drzewie. Krzyżu. Sztandary wojskowe to arboris infelix. Choinka bożonarodzeniowa to także arboris infelix. Ciekawe, prawda? Skrzydła symbolizują duszę lub ducha i pochodzą z egipskiej mitologii. 5000-letnia religia egipska, widzimy tu reprezentację duszy. Dokładnie, katolickie tradycje miały swój początek w Aleksandrii i jest to oficjalna historia. Nieoficjalnie miały swój początek w Babilonie. Mamy tu ptaka broniącego żywych. Ptaki występują w Nowym Testamencie w jednym kontekście, klatka nieczystych ptaków. Jest całkiem możliwe, że mowa o Egipcjanach, tak więc brawo, tradycje katolickie przegrywają 3-0 z panem Rzymianinem. W sumie jest o namaszczeniu Jezusa, że zostało wylane na niego jak gołąb, jednak słowo jak implikuje, że nie był to gołąb. I pewnie żaden inny ptak także. Zwyczajnie dało się zauważyć, jak na niego spływa. Chrześcijanie, czyli mali, niedorozwinięci ludzie, którzy wierzą w wymyślonych przyjaciół, tutaj mamy coś ładnego, widzicie? Małe skrzydełka. To z egipskiej mitologii. Stamtąd właśnie pochodzą anioły. Nie. W Biblii posłańcy Boży nie mają skrzydeł, jedynie serafiny i to na dodatek wizji Ezechiela. W Biblii anioły zawsze przedstawiane są jako mężczyźni, w przeciwieństwie do tradycji. Serafiny, o ile mi wiadomo, nie występują w grafikach katolickich. Zgadnijcie dlaczego? Pewnie nie zależy im na Biblii. Jedyne, na czym widocznie im zależy, to tradycje pochodzenia aleksandryjskiego. Proszę, wyedukujcie siebie. Przyjdźcie do danego muzeum w Rzymie. Możecie tam zobaczyć całą prawdę. Tak, przybądźcie do Rzymu, by się przekonać o fałszywym Jezusie i ludzkich tradycjach. Część z tych tradycji to filozoficzne tradycje Platona, które odziedziczył z misteriów orfickich. Nie jestem ateistą oczywiście, twierdzę, że te tradycje są niebiblijne. Co przedstawiały płaskorzeźby skrzydlatych postaci? O dziwo, zaczyna się to wszystko od starożytnej spekulacji na temat duszy, na temat metafizycznej natury ludzkości. Egipcjanie, tak jak możemy zauważyć, widzieli człowieczeństwo w świetle dualizmu. Był ten duchowy i materialny człowiek. Duchowe właściwości wciąż istniały po śmierci. W ten sposób ludzka śmierć była potężnie zredefiniowana przez tych starożytnych mistyków jako oddzielenie duchowego od fizycznego. Ta nieśmiertelna dusza w momencie odłączenia podążała niesamowitą ścieżką do boskości, z której przyszła.
Egipcjanie wierzyli, że dane dusze mogły reinkarnować w niższym naszym świecie. Grecki historyk Herodot napisał nam, że Egipcjanie byli pierwszymi, którzy to wymyślili, a Grecy nazwali ten termin metempsychosis. Herodot napisał, że znał osobiście Greków, którzy przyjęli dane nauczanie od Egipcjan. Nie wymienił ich on jednak z imienia. Możemy jednak zauważyć, że Grecy, zarówno w kultach orfickich, czy też Pitagorejczycy, byli bardzo zainteresowani transmigracją duszy już w początkach VI wieku przed naszą erą. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o prawdziwym Chrystusie, to jest on opisany w Biblii, nie w malowidłach. Nie ma ani jednego przykładu ukrzyżowania w tym upamiętnieniu wojennym imperatora Trajana. Boski imperator także był uznawany za Boga, jeżeli o tym nie wiecie. Tak więc, jakie są najważniejsze cechy greckiej spekulacji na temat duszy? Ze względu na ograniczenia będziemy zmuszeni pominąć wczesnych greckich innowatorów, by przejść od razu do Platona. Ateński filozof bardzo szybko stał się czempionem doktryny o nieśmiertelności duszy. Z tego powodu, że był niesamowicie popularny i wpływowy, miał on swój wpływ na mistyków żydowskich w międzytestamentowym okresie. Jak także wpłynął on na chrześcijaństwo, gdzie ostatecznie jego poglądy zaczęły dominować. Wizja Platona na temat duszy ma parę kluczowych cech, które były niezbędne, by formować trynitarną chrystologię. Przykładowo. Zauważcie podobieństwa w chrześcijańskiej doktrynie inkarnacji i platońskim pomysłom na temat duszy. U Platona dusza to prawdziwie niematerialna istota, która istniała w sferze wysokiej, jakby niebo. Miała ona tam całą wiedzę. Był jednak czas, gdy schodziła do materialnego świata. A w tym świecie przyjmowała materialną ludzką naturę. Ten proces powodował utratę boskiej wiedzy u człowieka. Jego niebiańska wiedza była wyciszona. Miał on cząstkę poprzedniej wiedzy. Była ona jednak tak znikoma, że większość rzeczy musiał się z powrotem uczyć. W momencie śmierci, co było odłączeniem się duchowego od materialnego ciała, to wtedy odłączona część wracała do wysokiego świata, by połączyć się z boskością. W tym momencie cała jej wiedza i niebieskie atrybuty były odzyskiwane. To był powód, dlaczego nazywano cesarzy bogami. Misteria orfickie. Biblia nie ma z tym nic wspólnego. Informacja dla opóźnionych w rozwoju. Stąd pochodzi krzyż. To są trofea. Myślałem, że dla chrześcijanina autorytatywna jest Biblia, a drugie przykazanie w niej stanowi o nieklękaniu przed wizerunkami. Tak więc, kogo obchodzi przed czym kto klęka? Ach tak, Kościół katolicki. Były one długie i zakończone krzyżem. Chrześcijaństwo powstało wraz z Cezarem. Prawdziwy Bóg i Zbawca pochodzący ze starożytnej religii. Oczywista bzdura. Nie podał żadnego nieobalonego argumentu, ale jest tu źródło prawdy. Oszukańcze chrześcijaństwo zawdzięcza bardzo dużo kultowi imperatora jako Boga, tak. Chrześcijaństwo powstało wraz z Cezarem. Prawdziwy Bóg i Zbawca pochodzący ze starożytnej religii największego imperium wszechczasów, olbrzymiego rzymskiego imperium. Co to ma wspólnego z chrześcijańską teologią? Według mnie, bez owej greckiej spekulacji na temat duszy, trynitarna chrystologia nie mogła w ogóle powstać. Trinitaryzm nie mógłby być wtedy istnieć jako system metafizyczny. Widzicie, byli przywiązywani do drzew. Wszystko, co jest wysoko, reprezentowało zwycięstwo. Tak, miejsca wysoko. Poganie budowali wysoko swoje świątynie według Biblii na wzgórzach. Z wierzchności na wysokościach. Tak jest to nazwane. To, co zostało odziedziczone, jest potępione w Biblii, nie pochwalone. Bóg, Zeus, pomaga Rzymianom walczyć. Widzicie tę gwiazdę na tarczy?
See that? See what this star is here in the shield? This star represents the comet of Caesar, which was victorious. That's what the general. Sześciopunktowa gwiazda symbolizuje raczej Saturna, nie jest tym samym co ośmiopunktowa, symbol Słońca. Symbol of rank. Kometa Cezara zaczęła być identyfikowana z symbolem gwiazdy Wenus, jego matki. Stawali się oni jednym. Dziewica Maryja jest mutacją Wenus. Jest to symbol, widzimy symbol komety Cezara. A co to ma wspólnego z Biblią? Dosłownie nic. A to powiązanie z literą P ma prawdopodobnie zboczone konotacje. Biblia czyni wszelkie starania, by wykazać podrzędną rolę Maryi, a nie nadrzędną. Połączenie Ojca Niebieskiego jako Saturna i Maryi jako Wenus może istniało. Jest to chore. Widzimy Boga Słońca Horusa, który miał takie same atrybuty jak Chrystus Cezar. Co takiego? Aureola? W Biblii nie ma aureol. To katolicka i jak widać także egipska konwencja. Konstanty był czcicielem Słońca, stąd aureola. Cezar prawdopodobnie Saturna. Jaki wniosek? To tylko udowadnia, że oddawanie ci się obrazem jest głupotą, grzechem i nieprawdą. Biblia kontra Rzymianin 7.0. Widzimy tu Rzymian z okrągłą trąbką podczas obrzędu. Widzicie tutaj imperatora Trajana. Zauważcie jednak, co on robi. Jest on kapłanem. Synem Bożym. Mamy tu paterę, będącą ceremonialnym naczyniem, której używają katolicy księża. Kapłan będący synem Bożym? Cezarowie pontifexami maximusami, jak papież. Ciekawe, skąd przekonanie o pontifexie jako z Chrystusie na ziemi? Kim w ogóle był Pontifex Maximus? Dlaczego imperatorzy byli pontifexami? Jakie są podobieństwa do urzędu papieża? Oficjalny tytuł papiestwa to Pontifex Maximus. Niczym imperator. Budowniczy mostów. Dlaczego papieże stawali się pontifexami maximusami? Z powodu sfałszowanego dokumentu, którego fałszerstwo udowodniono. Dokument miał stwierdzać, że po Konstantynie ustaje dziedziczenie tytułu imperatora. To dokument założycielski tak zwanego Świętego Cesarstwa Rzymskiego i jego oficjalnej religii katolicyzmu. Tak więc, kim był Pontifex Maximus? Nakreślimy to w najprostszych możliwych terminach. Był to najwyższy wybieralny religijny urząd w republice. Będąc raz wybranym, służyło się dożywotnio. Zauważcie, że powiedziałem, że był on wybieralny. Zauważcie, że stanie się to jeszcze bardziej skomplikowane, gdy się w to zagłębimy. Była jedna osoba, która przewyższała rangą Pontifexa Maximusa. Był to Rex Sacrorum, król świętości. Był to dożywotni tytuł, tak jakby. Ten urząd był podzielony na dwa urzędy, urząd męża i żony. Żona nazywana była Regina Sacrorum i miała zadania oddzielne od męża. Jedno nie mogło być bez drugiego, tak więc jeżeli jedno umarło albo para się rozstała, to wtedy pozycja pozostawała nieobsadzona i Pontifex musiał wyznaczyć kolejną parę. Oficjalnym zadaniem Rexa i Reginy Sacrorum było zadowolenie bogów i tyle. W katolicyzmie przebłaganie Boga. W praktyce oznaczało to odczynienie wielu religijnych ceremoniałów, wliczając to w ofiarę ze zwierząt. Musieli oni wieść całkowicie czyste życie, a zajęcie się polityką czy wojskiem było zakazane. Jeżeli nie miałeś zielonego pojęcia, dlaczego Maryja jest przedstawiana na jednej stronie medalika, a na drugiej Chrystus, inny Chrystus, nie ten biblijny, to teraz już wiesz. To tylko tradycja, żeby nawrócić pogan, prawda?
Jako tradycja, przecież to nieistotne. Ty jeszcze nic, ale dlaczego Maryja jest królową? Nie wiedziałeś? To teraz wiesz. Co to ma wspólnego z Biblią? Absolutnie nic. Co to ma wspólnego z Rzymem? Absolutnie wszystko. Musieli oni wieść całkowicie czyste życie, a zajęcie się polityką czy wojskiem było zakazane, więc Rex Sacrorum nie miał żadnej władzy. Tutaj udało im się powiedzieć prawdę. Jezus, niby ich król, Rex, nie ma z Rzymem nic wspólnego. Nie ma on wpływu na jego politykę. Jednak Jezus ma być królem królów, a nie wydmuszką, ten biblijny. Odłóżmy to jednak na bok. Przyjrzyjmy się, jakie obowiązki miał Pontifex Maximus. Powiedziałbym, że najważniejszym jego zadaniem było nadzorowanie publicznej moralności. Pełnił on rolę nadzorcy moralnego wobec ludzi, a co najważniejsze, wobec polityków. Miał on prawo nakładać kary finansowe za każdym razem, gdy uznał, że ktokolwiek przekroczył religijny zwyczaj albo kulturowe tabu. Mógł on dyktować senatowi na temat prawodawca. Występował on w imieniu grupy pontifexów, kardynałów. Kim była ta grupa pontifexów? Była to grupa kapłanów, która spotykała się z pontifexem Maximusem za zamkniętymi drzwiami, uzgadniając nowe prawa religijne oraz to, co jest normą w społeczeństwie. Kardynałowie z Inkwizycji. Chciałem powiedzieć Kongregacji do spraw nauki i wiary. Wraz z ich uzgodnieniem i wypowiedzeniem przez Pontifexa Maximusa było ono prawem, a senat nie miał nic do powiedzenia w związku z nimi. Było z 5 pontifexów z początku, później 9, a w końcówkach latach republiki 15. Ci pontifexi mogli posiadać inne polityczne funkcje, takie jak bycie sędziami w sprawach religijnych. Nie było jednak jasne, jak często miało to miejsce. I głównym zadaniem było być ekspertem na temat religii Rzymu i doradzanie pontifexowi Maximusowi. Pontifexi mogli posiadać poza tym normalne polityczne kariery. Ich rola jako pontifexi była niejako zajęciem dodatkowym. Tak samo jak Pontifex Maximus, pontifexi służyli dożywotnio. Gdy pontyf umierał, kolegium zbierało się, by ustalić, kto go zastąpi. Nowi pontifexi zazwyczaj wybierani byli z bogatszych rodzin za młodych. W późniejszej republice pontifexi byli wybierani przez ludzi, jednak dany zwyczaj nie trwał długo. Pontifex Maximus nadzorował także flemenów, którzy byli kapłanami. Byli oni wybierani przez Pontifexa do żywota. Zakony męskie? Trzema najbardziej prestiżowymi byli flemeni Jupitera, Marsa i Romulusa. Te stanowiska były obsadzane członkami wpływowych rodzin. W odróżnieniu od pontifexów, flemeni mieli wiele restrykcji religijnych. Przykładowo mieli oni zabronione widzieć ciała zmarłych albo podróżować z dala od Rzymu. Oznaczało to, że mogli oni teoretycznie mieć kariery polityczne, ale te bardziej znaczące były poza zasięgiem. Poza tym, pontifex Maximus był także odpowiedzialny za powoływanie westalek. Była to grupa kobiet, która podtrzymywała ogień w centrum miasta. Zakony żeńskie? Oczywiście nie mówię, że zakonnicy to westalki, ale mówię o początkach. Była to grupa kobiet, która podtrzymywała ogień w centrum miasta. To były najbardziej potężne kobiety w Rzymie. Mogły one posiadać własność, głosować, a także uwalniać niewolników. Każda z nich była wybierana na 30 lat, większość wybierała jednak pozostawać nimi dłużej. Pontifex Maximus urzędował tuż obok świątyni Vesty. Był to budynek o nazwie Regia i była to część pałacu w trakcie istnienia monarchii. Zbierali się tam pontifexi, jak także wywieszony był tam oficjalny rzymski kalendarz. Było na tyle wadliwe, że pontifex musiał ręcznie dodawać do niego dni, by miał on jakikolwiek sens. Było to także miejsce przechowywania najświętszych artefaktów Rzymu. Podobno najbardziej sławnymi były włócznie Marsa, które miały wibrować, kiedy Rzym miał wpadać w jakąś katastrofę. Podobno Juliusz widział je wibrującymi w przededniu zamachu na jego życie. Mówiąc już o tym, to po śmierci jeden z jego przełożonych stał się nowym pontifexem Maximusem, Lepidus. Ten sam Lepidus stał się członkiem drugiego triumviratu razem z Oktawianem i Markiem Antoniuszem.
Po tym jak Oktawian, przyjmując imię Augustusa, zmusił Lepidusa do opuszczenia Rzymu, miał on wciąż swój tytuł, jednak nie miał na nic wpływu. Lata po tym, jak Lepidus umarł, urząd Pontifexa bez żadnego sprzeciwu trafił do Augustusa. Urząd Pontifexa cicho przemieścił się z Regii do nowego pałacu imperatora. Przez następne 40 lat tam właśnie się... Patera używana była w komunii. Widzicie ofiary zwierzęce? Baran i świnia. Świnia jest bardzo istotna w rzymskiej religii i mitologii. Tak. Może jeszcze powie, jak bardzo świnia była istotna w obrzędach Izraela. W Biblii Jezus to Izraelita. Czyżby był to nieznany fakt w Rzymie? To co powiedziałeś, co najmniej dziwaczne. Widzicie drzewa. Bardzo istotne w tej religii. Tak, drzewa są istotne. W pogaństwie. W żadnym miejscu w Biblii nie kładzie się na to nacisku, a wręcz głęboko potępia. Widzicie, co robi katolicyzm? Ten człowiek przestaje być śmieszny. Bożonarodzeniowe drzewko nie ma nic wspólnego z Bogiem i Jego Słowem. Tak samo jak całe święto. Widzicie tutaj ludzi trzymających byka, który ma być poświęcony. Jest to byk, którego Hiszpanie wykorzystują do walk z udziałem byku. Nazywają go symbolem diabła, nazywają go Serapisem. Jest to ważne. Absolutnie nie ma żadnej wzmianki o byku będącym diabłem w Biblii. To smutne, że on myli hiszpańskie tradycje katolickie z chrześcijaństwem. Nike była reprezentacją chrześcijaństwa. Mamy tu pokazane kolejne trofeum, albo inaczej krzyż. Stąd chrześcijanie wywodzą swój chrześcijański nonsens. Chyba ma na myśli ikony katolickie, których posiadanie jest potępione. Z katolikami łączy go przekonanie, że dane tradycje mają cokolwiek wspólnego z wiarą, raz daną świętym. Pozdrawiam. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj. Z Bogiem.